Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek Skidowic. Boże, aż mnie zakrztusiło mnie tutaj normalnie od tego przywitania. Witam was serdecznie. Jak wiecie widzowie, został mi skonfiskowany plecak przez policję. Nie jest to na pewno bardzo dobra informacja, no ale przynajmniej pracują nad tym, żeby Dawid się nie dowiedział, że to ja ukradłem mu plecak. Więc mam nadzieję, że to wszystko przejdzie pomyślnie i że wszystko będzie git. Na samym starcie widzowie, oczywiście łapka w górę i subskrypcja. Ja wam patrzę, pokażę wam, co ja tutaj mam. Opracowałem trochę i mamy w tym momencie już naprawdę sporo tych emeraldów. To jest już taka liczba, że możemy to wymienić na kitcoiny. Nie wiem szczerze, ile będę miał, ale bierzemy to wszystko i może myślę, że dzisiaj sobie to wymienimy, bo ja już na dany moment mam 35 kitcoinów. Ja nie wiem, czy ja w ogóle czegoś nie mam jeszcze w tym moim sejfie. Szybko sobie sprawdzimy, czy w sejfie coś się kryje, czy się w sejfie nic nie kryje. Szybko zobaczymy, bo już nie pamiętam, czy ja to coś odkładałem, czy nie. Tu uwaga, taki kodzik jest, dobra. Idziemy tu, i teraz tak, co my tu? Nie, no dobra, tutaj nic nie mam. Czyli ja mam chyba, czyli całość moich pieniędzy to jest to po prostu. No tak, ja zresztą wydałem wszystko na ten. Na plecak, no teraz połączyłem kropki. Nieważne, czyli mamy, czyli to jest wszystko, co mamy. Mam tu jeszcze sporo rzeczy do wymiany, więc myślę, że jesteśmy w stanie zrobić więcej. Ej, o, się wystraszyłem. Siema. Witam. Dobry. Co tam słychać? Słuchaj, no. Coś ci powiem. No dawaj. Chodź się, przejdziemy, chodź. A co, o co chodzi? Ty, a jak z tym plecakiem? Udało się? W sensie jakby znaleźć. Sytuacja jest taka, tak, jest znaleziony. Dawid już go ma. Ale a, już oddaliście mi go. Okay. Tak, on powiedział, że tego tak nie zostawi. Jakże tego tak nie zostawi? No nie wiem, nie wiem, o co mu chodziło. Dobra, on nic nie znajdzie. Dobra, nie ma co się... Był jakiś oburzony jeszcze, pretensje do nas miał. Dobra, on to ma w genach, wiesz? Ty będzie nie ma co przejmować. A o co chodzi? Co ty tym paralizatorem tak? Nie łaz z nim tak. Po prostu dla bezpieczeństwa. Patrz, pokażę ci, patrz, nowy obywatel. O, faktycznie, nosacz. Faktycznie. Nosacz. Imię, proszę się wymeldować. No właśnie nie ma żadnych dokumentów, przecież już próbowałem. Aha, już próbowałeś. Próbowałem znaleźć rodziców, ale słuchaj. No? Przez to, że mam wtyki w policji, tu są nowe rozwiązania technologiczne. A my tak możemy tutaj gadać na środku, czy chcesz się gdzieś skitrać? No w sumie możemy, znasz jakieś miejsce dobre? Czekaj, no chodź do tamtej wioski villagerów, tam w tłumie się zgubimy chociaż, nie? Jak się spotkaliśmy ostatnio, tam było dobre miejsce. Dobra, a co jeszcze raz, że wtyki w policji, no? No i mam rozwiązania nowe, technologiczne, wiesz, że tutaj jest pełno broni, dostęp do broni, jest no wszyściutko co chcę. No ale, czemu ty mi takie rzeczy mówisz? Ja jestem obywatelem, ja nie powinienem takich rzeczy mieć chyba dostępu, no słuchaj, ja tu będę robił biznes. A, i szukasz wspólnika do biznesu? Nie, akurat niekoniecznie. A, że po prostu chcesz się pochwalić, że biznes sobie wymyśliłeś, tak? No czekaj, chodź tu, tak. Tu się skitrajmy, łyb. No. Ale wielki domek, popatrz co mam w ręce, wiesz co to jest? Co to jest? Tak guzik. Mogę to tu postawić, jak chcesz, się przekonać. Ale ja nie wiem, co to jest, co to jest? To jest mina. Mina? I po co ci mina? No, jak chcesz kogoś wysadzić, to możesz po prostu podłożyć mu minę i leci w powietrze. A my możemy przetestować taką minę? No, jest taka możliwość, mi się wydaje. Ale czekaj, to chodź gdzieś dalej. Jeszcze na tym nie pracowałem, jak to do końca działa, ale na razie już jest prototyp stworzony. Dobra, może, czekaj. Docelowo chcę ten, wsadzić to do jakiegoś bloku, żeby to wiesz, było ukryte i po prostu będzie strzał. Aha, chodź. Działa teraz, jak to nie jest jeszcze ukryte? Dobra, czekaj. Jak widzicie widzowie, powstaje tu rynek, tu będzie trzeba ratusz wybudować. No ale, co tu się dzieje? Ty, obywatel zemdlał. Co ty gadasz? Widzisz go? Nie. U mnie leży. O, nie chodzi. Czemu on u mnie leży? Proszę wstać. Do ten, tu? No. I co, dostał paralizatorem i nic? Nie no, on dalej leży. Dobra, villager się nam zepsuł. Dostał. Właśnie co on robi, co? No i u mnie stoi. Dobra, nieważne. Dobra, chodź, wyjdźmy gdzieś poza w ogóle Kidowice trzeba wyjść, tak żebyśmy mogli tam zdetonować coś. Bo i tak, żeby nas nikt nie widział, ty. No właśnie, dlatego dawaj, idziemy gdzieś dalej. Zobaczymy, jak to móc nóż, tak powiem, strzela. Patrz, tam za ten pagórek. To jest protetyp, bo jak to może, to można nas albo zabić, albo... Ty, a właśnie, jak to zdetonować, bo minę to trzeba nadepnąć, nie? Ja nie chcę. Zrobimy to. No ty będziesz testerem. Ale ja nie będę na to deptał, no co ty? A potem dawaj, świnie damy tu, pod świnie. No to... No dobra. Jest mina, proszę. Teraz pytanie, czy ona na to wejdzie. No, ona nie jest głupia. Teraz pytanie, czy ty możesz to zebrać? Zaraz to wszystko uruchomimy, ty się nic nie bój. Ja myślisz? Czekaj, kurczę, a może by tak... A masz ten? Co ty aktywator? Masz? Nie, ja bardziej myślę o... Ty, tu jest Enderman. Dobra, mam pomysł, jesteś gotowy? Bo taką minę też mam, popatrz się, bo na razie jeszcze stworzyłem z ziemią. Popatrz, chodź, ci pokażę. No. Chodź tu, świnko.
Ale o co chodzi? Czy masz dirta w ręce teraz? No, muszę... no właśnie, popatrz. Rozwalamy tutaj. I tutaj jest mina w tym ukryta. Co, że jak ja na to nadepnę, to to wybuchnie? No spróbuj. Dobra, świnka. Świnka, chodź tu. Chodź tu. Chodź musisz tu, mieć ktoś musi... No ale nie mam karotki, no. No nie, no, tam... Czekaj, mam pomysł, chodź, czekaj, patrz, co będzie się wyprawiało teraz. Mnie wysadzisz. Czekaj, idzie oponent. O kurde, leci! Nie! Co jest? No, bo sądzę, że to wybuchnie! To nie wybuchło! A jak się na ciebie zszarżował, dawaj jeszcze raz tu przebiegnij. Jeszcze raz spróbuj. No, nie przebieg przez to, nie przebieg przez ten blok. No, no jeszcze trochę. Noc się zbliża, ruszcie. Nie chcę na to wejść! Dobra, będzie trzeba, wiesz, kogo zabrać? Zombiaka jakiegoś. Przez noc to testujemy, ty, to jest bardzo tak, bo akurat są te. Dobra, to czekaj, musimy ogarnąć jakiegoś moba, czekaj, czy tu coś... Czy coś się będzie mogło na mnie sfokusować, bo ten Enderman jest za bardzo poprytany, on leci jak wściekły. On leci jak wściekły, albo jakaś... Albo na linę by się przydało zabrać krowę na przykład. To by było git. Dobra, ale czekaj, zobaczmy, czy tu coś jest. Ej, dobra, tu nie ma żadnych mobów, one się nie respią jeszcze. Dobra, słuchaj, jest zombiak! Jest zombiak! Dawaj go tu, na gdzie? Ten dirt. Do tego, na ten dirt? Dawaj tu, ja tu, jeszcze, uwaga. Ty, ale to... Ej, dobra, ej, to jest tak mocne. Ale to rażenia. To tak mocne. Ej, patrz, villager, który jest... No, przyszedł dwa razy. Ej, ale ja jeszcze mam jedną bombę, minę, jakbyś chciał zobaczyć. Jaką masz jeszcze jedną minę? To jest bardzo ryzykowna mina, ja jej nie odpalę. Ale to jest mina, która podskakuje. Podskakująca mina? Ona normalnie podskakuje, jest taka biała, podskakuje na wysokość stary oczu i rozsadza ci mózg. Nie, ale, to trzeba na nią stanąć, czy jak? Na dudziom. Jak, prawie wszystkie myszy? Tak. O nie, ja się boję. Ja mam odpalić nawet odrestone, no. Dobra. Spróbuj, ja muszę się odsunąć. Ojej! Dobra, to są tak mocne miny. Skąd ty takie rzeczy masz? No mówię ci, że tutaj jest ciężka praca nad tym, ale już jest to schemat tak zbudowany, że myślę, że nie ma co nawet poprawiać. Dobra, to jest niesamowite. Ale to będą drogie rzeczy. Drogie rzeczy, no dobra, no to bo takie rzeczy powinny być drogie, takie rzeczy w ogóle powinny być nielegalne, gdzie ty chcesz to sprzedawać w ogóle? Ja nie wiem, czy tu zarząd Kidowic pozwoli na sprzedaż tego na rynku na przykład. To raczej sprzedaż nielegalna. No właśnie, no to jak, ty jesteś policjantem i takie rzeczy? Zresztą ty jesteś taki policjant, że... Ja jestem skorumpowany policjantem. Jesteś bardzo skorumpowany policjantem. Ej, dobra, git. Ej, bardzo podoba mi się ta mina, tylko właśnie, no, trzeba by było to naprawić. Trzeba właśnie zataić dowody, bo jak ktoś... Dowody? Zobaczy, dowody! To... Dowody! Powiedziałeś dowody. Dowody też możemy zataić. Dowody to też by się przydało. No dobra, no okej, no to czekaj, zamurujmy to w takim razie. No, tak delikatnie, z lekcza, dawaj, szybko. Dobra, zamurowaliśmy to. Wracamy z powrotem, to nie chce zarośnie trawą, chyba to nie będzie wyglądało podejrzanie. Tylko teraz uwaga, skupmy się, żeby nas nikt nie zobaczył. Jak tak, nas tak, zobaczy, no widzi to... nas już ten wariacik, mnie tobą... czekaj, bo już cię goni. Ej! Dostajesz ciosa. Dave będzie znowu mamrał. Dobra, pokonałem go. Ty, ale i co, ile ty masz tych bomb takich w ogóle? No, troszkę tego mam. Mogę ci jedną podarować, ale tylko jedną. Co, możesz mi dać taką to? Czekaj, tak. Co się stało? Co ja to mam? Co tam ja dostałem masz? Jakąś... bo mnie bije wszystko! Czapkę dostałem, czekaj, co to jest za czapka? Uciekam. Co to jest w ogóle? Co ja dostałem za syf? Dobra, ściągam to na razie. Dobra, Szybko. Tu, czekaj, w dół, idę. Gdzie ty idziesz? Tu. Nie no, dawaj, ale... Ała! Chodź, co to jest za miejsce w ogóle? To nas pozabija, chodź. Dobra, idę tam za tobą. Ała! Strzelają do mnie. Dobra, ale i po co mi... Ale no dobra, to daj mi taką minę, ja chcę. Dobra, może mi się przyda. Jak powiesz, że to masz ode mnie, to wiedz, że... No nie, no luźno, nie powiem nikomu. Los twój będzie krótki. Wysadzę nie, twój ja, cały ja, dom. Ja to schowam, spokojnie, masz. W zamian za to masz to i jakąś taką dziwną czapkę. Nie wiem, co to jest. Ale dobra, ej, ale... I co to ja... jest? Co? Właśnie coś nie wiem, stary. Na stronę mi coś na... Masz na nosie masz, jakiegoś gruta. Nie wiem, co to jest, jakaś zepsuta czapka. Nieważne, dobra. Słuchaj, dobra, w każdym razie ja tą minę schowam gdzieś, może mi się kiedyś przyda, nie? A może ją postaram się sprzedać i zobaczę, za ile byłby w stanie ktoś ją kupić. Jak będę miał okazję, może coś takiego, nie? Jakby co, nie powiem, że to jest od ciebie, na luzie. Jak powiesz, no to twój dom poleci w powietrze. Nie, no spokojnie, nie powiem. Ale może to wykorzystam też, żeby... A wiesz mi, że asortyment mam gigantyczny. No ja już wierzę, ja już wierzę. A to nie było wszystko? Nie, ja mam o wiele więcej takich rzeczy i... O kurde, no dobra. Dobra, dzięki za minę w takim razie, dzięki za ogarnięcie akcji z plecakiem, ja czuję się teraz bezpieczniej. Ej, kolego, ale jeszcze coś mi wisisz.
coś ja ci, coś na coś mówiliśmy, na stack emeraldów chyba, co? No, dokładnie. No, masz. Masz, bo akurat miałem przy sobie. No dobra, dzięki, Mara. Dzięki za pomoc, czym się, elo. Dobra, widzowie, no, że tak powiem, wypaliłem się z jednego stacka emeraldów, ale jeszcze mi trochę zostało, więc szybko wymieńmy sobie je na kitcoiny, bo jest ich całkiem sporo i myślę, że to będzie dobry zastrzyk gotówki, więc robimy tak, pyk. Dobra, lecimy do fulla. O, ej, dobra. Co jest? 83 kitcoiny? Tak dużo tego miałem? Dobra, aż tak nie spodziewałem tego, że aż tyle będę miał. Dobra, no to git, no, ale to już mega dobrze. Jesteśmy znowu bogaci, możemy to odłożyć do sejfu. No i przede wszystkim to minę może też bym gdzieś odłożył. No dobra, zobaczymy. W każdym razie mamy naprawdę fajny... O, tam jest Dave, trzeba uważać. Mamy bardzo dobry asortyment. Wracamy z powrotem na chatę. Czuję się bezpieczniejszy z taką miną. Zdecydowanie.